Cześć, witajcie, z tej strony Farmer Łukasz. Taka seria na próbę, żeby po prostu obadać sobie mod season. Tak więc, jak widzicie, tu mamy moje pojazdy, jakie posiadam, czyli Case'a Pumę 240 CVX'a, Agromasha piątkę, to jest Puk John Deere 6250R, Agrom drugą piątkę Puk i tu jest Bruns MBA 12000. Więc tak to wygląda. Tutaj jesteśmy właśnie w kajsiku z naszym agromaszem. Tam, jak widzicie, w oddali John Deere działa z drugim, ponieważ to pole sobie powiększyłem. Jak widzicie, na środku jest ścięte, bo na mapie ono wyglądało tak. Teraz to jest jedność. To z tym, to pole już mam zaorane, to właśnie ora pracownik. A my pojedziemy sobie na to pole. Tutaj będziemy zajmować się orką, ponieważ, jak pokażę wam, wymaga zaorania, tak jak i wymaga wapna. Tak więc, jeżeli to zaoram, walniemy wapienko i wtedy będziemy musieli pojechać jakoś z nawozem lub prawdopodobnie kupimy siewnik już z podsiewaczem, więc zasiejemy od razu nawóz. Co będę siał na tych polach, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ogólnie gram na trudnościach gospodarczego wysoki, czyli jak możecie zobaczyć, ceny są bardzo małe, bo tutaj chcę zacząć już z tak dość dobrymi maszynami. I po prostu te ceny są jakby dostosowane do tego, żeby od razu nie mieć jakichś tam kokosów milionów, tylko żeby po prostu się utrzymać z tym, co się ma. Na zakręcie pracy. Nie wiem. No fajnie, jakby to skończył, wtedy dostaniemy ten kawałeczek jeszcze. Ja w tym samym czasie będę tutaj działał. No tak więc, tak to wygląda. Tak jak już mówiłem, trudność gospodarcza jest wysoki. Tutaj już się nic nie zmienia. Wejdźmy może w mod season. No ceny, no zobaczcie sami, rzepak 1270 to była najwyższa cena pod koniec lata. Pszenica też pod koniec lata, no zimę, początek zimy, najwyższa cena. Co ja gadam. Tutaj tak samo początek zimy, owies. Tak samo początek zimy, rzepak. Koniec jesieni, słonecznik. Dzisiaj chyba jest najwyższa cena. Soja tutaj, słonecznik. Sprawdźmy sobie słonecznik. A bo to się jeszcze po prostu starą cenę zapamiętało, bo ja tą trudność gospodarczą zmieniłem. No dobra, tak już trochę czasu minęło, pogadałem, więc może zabierzmy się za robotę.
pooramy sobie. Spalanie około 40 litrów na hektar. Przydałoby się ze środka. Nie wiem. Zobaczę. Działa tam, rządy to działało. Tak więc zobaczymy, przetestujemy sobie ten go mod season, jak to będzie wyglądało, jak się na tym będzie grało, jestem bardzo ciekaw zimy. Ogólnie chyba nigdy jeszcze nie grałem na mod season. No i tak chciałem spróbować sobie właśnie poczuć tą zimę tutaj w farmingu, jak to wygląda. Tak więc będę próbował. Dojść do tej zimy, ale przed tym jeszcze trochę pracy w polu. O. I tak się prezentuje John Deerek. Już trochę brudny. No i to będą moje dwa ciągniki, które będę używał. Cały czas. Do tego przyjdzie czas na... Ogólnie więcej maszyn nie mam, jak widzieliście. To wszystko będzie z czasem kupowane na odcinkach. W zależności od prac. Jakie będziemy wykonywać? To będziemy sobie jeździć po prostu... tak powiem, na zakupy. Mamy jeszcze delikatnie ponad 500 000. No ale sam kombajn to będzie też wydatek spory. Mam nadzieję, że uda mi się od razu kupić jakąś zakup, od razu się wyrażę, bestię, choć też na ten mój tutaj, tak powiem, areał początkowy nie wiem, czy ona mi jest potrzebna w jakimś sensie, choć fajnie by było zrobić od razu na przykład na jednym odcinku żniwa wszystkich pól. To mogło być ciekawe. No ale nie wiem. Tyle, ile mi pieniędzy zostanie, na tyle, na ile mi pozwoli jakby moja oszczędność finansowa. Choć nie oszukuję, na pewno nie będę oszczędzał. Nie będę bawił się w małe maszyny. Po prostu nie chcę. Chcę, żeby ta gra była przyjemna, a nie męcząca. I żeby jakoś to wszystko ze sobą współgrało. Więc zobaczymy, jak to będzie. Tego też nie brałem od razu jakichś tam, nie wiadomo jakich tych maszyn, też
żeby po jakimś czasie mógł sobie po prostu pozwolić na zakup jakiejś tam maszyny. Oczywiście większej, jeżeli będzie taka potrzeba. Myślę, że może być. Bo na przykład zobaczcie te pola tutaj. O, to są tak naprawdę najmniejsze pola, które zaczynamy. One są malusieńkie. Ale na przykład to pole to jest ogromne pole. Naprawdę ogromne. I na takim polu, takimi ciągniczkami robić, no to na pewno nie będzie to przyjemna rzecz. Tak więc, ale zanim takie pole zarobimy, w ogóle takie pole na tym poziomie wysokim, no to na pewno trochę czasu minie. No zobaczę ogólnie. Też, bo może się za bardzo rozpędziłem. Z tym poziomem. I będę ciułał jak ciułaczka. No ale mówię, no mam te maszyny początkowe. I też nie chcę, żeby to tak wyglądało, że od razu nie wiadomo, co będę miał. Że dwa sezony, a ja już nie wiadomo, czym tam jeżdżę, nie? Dlatego też zostawiłem sobie. A też nie chciałem zaczynać od jakichś małych, więc zacząłem na takich średnio wysokim poziomie. To tak samo uważam, żeby gra była na wysokim poziomie. Czyli zobaczę, jak to wszystko będzie szło i wyglądało. Jak ten mod season tutaj będzie działał, to też mnie interesuje. Coś tu się odwaliło. Musiałem kliknąć przez przypadek. Ten majsterek to chyba pijany jakiś jest. Dobra. No jak widzicie, tutaj trochę mi wyjechał. No ale nic z tym nie zrobię już. No i mówię, no zobaczymy, co na tym wyjdzie. Jeżeli nie, to zmienię te trudności na średnie. Wiem, że może się ponoszę tutaj za bardzo
z tym trudnością gospodarczą wysoką. No ale mówię, nie chcę mieć tutaj milionów na koncie. Chcę sobie grać tak spokojnie. Zaczynając, no mówię, no, na niemałych maszynach, bo one mają już około... John Deere ma 300 koni. Ten ma chyba 240. No to w sumie chyba da się tutaj to sprawdzić. Gdzieś tak? Czy nie da się sprawdzić? No nie da się sprawdzić. Na razie gdzieś tyle mają. Żony wiem, że na pewno ma 300. A ten czy ma 240, to nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. Bo jak nazwa wskazuje, to tyle ma. Więc kejsik jest całkiem spoko, fajny. Johnny też na pewno przyda się tutaj na gospodarstwie. Będzie spełniał swoją rolę. Aby się spisywały. No i co, niech sobie trzeba tutaj dokończyć ładnie, dokończymy oreczkę i zakończymy odcineczek, a w następnym odcineczku zapraszam na siew wapna. Będziemy rozsiewać sobie wapienko na pewno, tutaj ładnie o te nasze pola wszystkie. Bo skoro jest wymagane, no to trzeba. Będziemy sobie działać. Dobra, ja przeskoczę sobie tutaj. Niech on tylko dojedzie do końca. I pojedziemy trochę Johnem. Ten to krzyczy niesamowicie. Nie. Naprawdę spoko maszynki. Wydaje mi się, że będą tutaj ze sobą współpracować fajnie i mi będą dawały przyjemność z gry, że będzie mi się chciało nagrywać to i ładnie
grać. Bo to jest no fajne, nie? Najbardziej to mnie właśnie ciekawi. Ja już nie mogę się doczekać tej zimy. Zima się nic w sumie nie robi, a ja już się nie mogę jej doczekać, bo no nie wiem, chciałem zobaczyć po prostu, jak ta zima tu wygląda. Mam nadzieję, że na tej oryginalnej mapie ten mod będzie normalnie funkcjonował. Nie będzie miał żadnych tam jakichś problemów. Różnie to bywa. Tamto pole chyba mamy zakończone już. No nie wiem. Zobaczymy. Chciałbym, żeby to wszystko ładnie działało i było ok. Johnny to Johnny. Zostało. Wybiera wszystko? Zbiera. Fajnie. Tu mamy ładnie pole skończone. Przejadę tylko poprzeczniaczek. Jakie ma spalanie? Zobaczcie, jest o wiele mniejsze spalanie, nie? Chyba, że już po rano wygląda inaczej. Ale spalanie było małe. Ale teraz za to ma dużo. 67. No już spada, nie? Czyli to tylko przy rozpędzaniu jest takie spalanie. Dobra, ja myślę tak, o, złóżmy. Johnny to się drze niesamowicie. Czy ja wiem, czy pod wiatę? Dobra, może na razie po prostu tylko zjadę sobie. I oto takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, tak więc ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, cześć.